opowiadaj o tej echolokacji. Ty przedmiotów nigdy nie widziałeś. No nie. Jak tworzysz w takim razie te obrazy? Ważnym czynnikiem jest, że te przedmioty czuje się przez czoło i przez boki głowy. I to są obrazy czuciowo-słuchowe połączone ze sobą. Proponuję, abyśmy popatrzyli na zasady twojego wyzwania. Oto jak będzie przebiegało wyzwanie Rafała. W studiu zgromadzone zostały przypadkowe przedmioty, z którymi większość z nas spotyka się na co dzień. Rafał, nie widząc przedmiotów, będzie musiał rozpoznać trzy z nich jedynie za pomocą echolokacji, czyli wykorzystując zjawisko echa akustycznego. Zadanie zostanie zaliczone, jeśli Rafał prawidłowo rozpozna trzy przedmioty. To jest niepojęte dla mnie. Za naszymi plecami, Rafał, znajduje się 15 skrzyń. Ja za chwilę otworzę losowo trzy skrzynie i będę po kolei przynosił ci przedmioty, które będziesz musiał odgadnąć. Wyluzowany? Tak. Gotowy? Tak jest. Zaczynamy. Rafał, wyciągnę teraz pierwszy przedmiot, który za chwilę położę przed tobą. Okej. Moment. Spory przedmiot. Myślę, że gotowy jestem. Jaki przedmiot postawiłem przed tobą w takim razie, Rafał? Gitarę. Wow. Tak, 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 to jest gitara! Gratulacje, Rafał. Zabieram pierwszy przedmiot. Niesamowite. Ja pierdziu. No ty, Karolu. Rafał, oto drugi przedmiot. Też spory przedmiot. To znaczy... No spory w sumie. Wiesz co? Kula wbrew pozorom może być trudna, wiesz, bo się dźwięk zawinie. Wytłumiony.
może chciałbyś zbadać ten przedmiot z innej strony? Nie, nie, bo mi się wtedy, jak robiłbym to przez inwersję, pomyliłoby mi się. Myślę, że gotowy jestem. Mi się to coś z podróżą to kojarzy. To w takim razie, Rafał, czekamy na twoją odpowiedź. Co stoi na podejście przed tobą? Walizka. To nie jest walizka. Nie. O matko. Niestety, też z podróżą, ale to jest globus. Bardzo trudny przedmiot. Równie dobrze mogłaby być to piłka i wiele, wiele innych, ale to był globus. Wielkie brawa dla Rafała. Idziemy po trzeci przedmiot. Rafał? Tak. Walczymy? Walczymy. A co? O Jezus. Jak to rozpoznać? To jest trzeci przedmiot, Rafał. Myślę, że jestem gotowy do udzielenia odpowiedzi. Co stoi na podejście przed tobą? No, tutaj bym poszedł w stronę taką, że duża męska część publiczności lubi siedzieć przed tym przedmiotem po południu. Co to jest w takim razie? Telewizor kineskopowy. To jest telewizor i to kineskopowy! To jest niesamowite. Wielkie gratulacje, Rafał. Idziemy do jurorów. Jurorzy, na stojąco, publiczność na stojąco. Wszyscy są pod wrażeniem tego, co dokonał Rafał. Panie doktorze, pan ma pierwszy głos w ocenie tego wyzwania. To, co Rafał pokazujesz tutaj, robi olbrzymie wrażenie. Dla większości osób dominującym zmysłem jest zmysł wzroku. Za wzrok odpowiada kora potyliczna z tyłu głowy, to jest olbrzymi obszar kory. Natomiast w mózgu osób, które nie widzą, ta kora zaczyna być zagospodarowana dla innych zmysłów. Między innymi dla tych informacji, które docierają ze słuchu czy z czucia. I dzięki temu możesz robić właśnie coś tak precyzyjnego i spektakularnego. A móc zobaczyć ciebie w akcji na żywo, to jest dla mnie zaszczyt. Rezi, jak ty przeżyłeś wyzwanie Rafała? Stary, taką adrenalinę, jaką teraz przeżyłem, przeżywałem na ogół na motorze, na enduro, gdzie jeździ się między drzewami, kamieniami innymi. Zachwyciłeś mnie swoją umiejętnością. Nie widziałem nigdy w życiu czegoś takiego, jak umiejętność echolokacji u człowieka. Szacun. Jesteśmy pełni podziwu, panie Rafale, dla pańskiego ukrytego talentu, dla nas ukrytego, kompletnie niedostępnego i życzymy panu wszystkiego dobrego. Dziękuję. The Brain. Genialny umysł. Wtorek, 20:05.